Witajcie moi drodzy, Studio 5S serwis Foto z tej strony. Dzisiaj mamy na tapecie Z6.1 na wymianę tylnego LCDK, ponieważ mamy uszkodzony Flex. W Z6.1, Z7.1 Flex ten tylny nie występuje jako część wymienna, występuje wraz z całym tylnym LZD-kiem. Dopiero w Z6.2, Z7.2 można wymieniać osobno jaki wyświetlacz, jak i osobno taśmę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Studio 5S serwis Sprzętu Fotograficznego.